pierwszej, której przypomnę, był na czele pierwszym chwilą Dana Melser, na czele drugim. Po raz który się te zawody już odbywają tutaj? To jest cykl Puchar Arua Cup, to jest trzeci Puchar Arua Cup, po raz pierwszy Puchar zawitał do Łukowa, jest to drugi etap tegorocznego Pucharu, także niezmiernie jest nam miło gościć tutaj wszystkich zawodników w tym gościnnym mieście Łuków. A jak wyglądają starty zawodników poszczególne? Starty nie różnią się niczym od tych tradycyjnych na basenie, poza tym, że jest woda zimna. Woda dzisiaj ma temperaturę 0,8 stopnia Celsjusza, także jest lodowata, a zawodnicy pływają w specjalnie wybudowanym basenie na dystansach od 25 metrów, 50, 100, 200, 400 i 1000 w różnych stylach. A jakie jeszcze dzisiaj elementy harmonogramu może wyróżnić ta impreza? O 12 przewidujemy zlot morsów. Będzie ponad 100 uczestników, także grupowa kąpiel w zimnej wodzie. Po kąpieli w zimnej wodzie saunowanie, kąpiel w ciepłej wodzie w bali, no i też ekstremalne zajęcie, czyli przemarsz po rozżarzonych węglach. A czy pan weźmie udział również w zawodach? Jestem zapisany. Jak mi starczy czasu, jak dziennikarze pozwolą, to wystartuję.